Portal internetowy w Zgorzelcu rozpoczął społeczną kampanię przeciwko pedofilii. Od kilku dni na ulicach miasta stoją billboardy, a na nich twarz miejscowego dziennikarza i napis "Uwaga, pedofil". Pan Wojciech Krzeszowski, bo o nim mowa, twierdzi, że nigdy nikomu zgody na użycie swojego wizerunku w takiej kampanii nie dawał. Mężczyzna boi się wychodzić z domu. Relacja Jacka Jaworskiego. Każdy kierowca wjeżdżający do Zgorzelca widzi takie oto billboardy "Uwaga, pedofil". Plakaty zostały ustawione przy wszystkich drogach wjazdowych i wyjazdowych z przygranicznego miasta. To moje zdjęcie, zapewnia pan Wojciech, choć na oczach ma czarną przepaskę i tak został rozpoznany przez mieszkańców Zgorzelca. Od tego czasu mam spore kłopoty, jestem zastraszany. Grożono mi nawet, że wywiozą mnie w czarnym worku, dodaje poszkodowany. Jest to niedwuznaczne stwierdzenie, że jestem osobą karaną, bądź prowadzone jest wobec mnie postępowanie karne za pedofilię. Jest to ewidentne pomówienie. Pomysłodawcą społecznej kampanii informacyjnej "Uwaga, pedofil" jest zgorzelecki portal internetowy. Redaktor naczelny portalu od rana był nieuchwytny dla dziennikarzy. Dzień dobry, szef. Można z kimś porozmawiać? Dopiero po południu udało nam się z nim porozmawiać. Naszym zamiarem była szeroka kampania informacyjna o szczególnym zagrożeniu pedofilią w Zgorzelcu, tłumaczy naczelny portalu. Dlaczego wykorzystano zdjęcie pana Wojtka, nie potrafi wyjaśnić. A dlaczego ten człowiek tam się znalazł? To jest przypadkowa osoba. A skąd się wziął? Z archiwum. Pierwsze lepsze zdjęcie, które pasowało. W Zgorzelcu z powodu akcji billboardowej od kilku dni tematem numer jeden jest pedofilia. Mieszkańcy zaczęli nawet bać się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Nagonka, nie wiem na kogo, żeby popłoch zrobić wśród ludzi, a szczególnie no, chodzi o dzieci. Uważam, że takie coś odstrasza obce osoby, które przyjeżdżają, czy obce, chodzi, że z innych miast na zakupy, odstraszają przed przyjazdem do naszego miasta. Nie ma podstaw do paniki czy histerii. W naszym powiecie nie odnotowaliśmy gwałtownego wzrostu liczby zdarzeń kryminalnych z udziałem dzieci, uspokaja rzecznik zgorzeleckiej policji. Są to jednostkowe przypadki. Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia, które w trakcie prowadzonych postępowań przygotowawczych nie znajdują odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Wojciech Krzeszowski, niesłusznie pomówiony o pedofilię, zastanawia się, czy nie wyprowadzić się z rodzinnego miasta. Wie na pewno, że swoich praw i obrony dobrego imienia będzie dochodził przed sądem.